Niemcy mają fajny zespół, mieszankę młodości i doświadczenia. Mistrzowie Europy, zespół nieobliczalny, potrafią wygrywać z każdym. Mają świetnego trenera, który już widać w pierwszym meczu cały czas obmyśla nowe zagrania taktyczne w ataku i w obronie. Jeśli chodzi o ich obronę, to mają wysokich dwóch środkowych obrońców po ponad 2 metry wzrostu, więc nie będzie się łatwo przebić. Musimy na pewno włożyć nasz atak pozycyjny więcej zaangażowania, tak żeby unikać tych prostych błędów, których było za dużo wczoraj. Trzeba zagrać bez kompleksów. Myślę, że musimy troszeczkę odważniej zagrać w ataku, bez takiej nerwowości, którą wczoraj było widać gołym okiem. No ale to był pierwszy mecz. Myślę, że ta niekoniecznie presja, ale gdzieś to ciśnienie w nas było. Wszyscy długo wyczekiwaliśmy tego pierwszego meczu. Teraz już gramy drugi mecz. Myślę, że to musimy, że zupełnie inaczej będzie wyglądało i inaczej podejdziemy do tego spotkania. Wiemy, gdzie są ich mocne strony, gdzie musimy szukać swojej szansy. No i potem mamy kolejne spotkania, więc to jest jeszcze długi turniej i wszyscy o tym wiedzą. Skupiamy się dalej na swojej pracy, którą sobie założyliśmy przed tym turniejem.